Przepiękny widok, co nie? Przepiękny widok z dachu. Tylko co mnie wkurza. Lubię tu być, ale nie lubię tu wchodzić. Dlatego, że tutaj sąsiedzi mają niedojebane psy. To tylko jak wejdę, tędy wchodzę, to od razu wyją. Dobra, to zaczynamy. Jak się pije w Meksyku? Końcówka stycznia, 26 stopni w cieniu. Taras, słoneczko, piątkowe popołudnie. Można więc sobie wypić zimne piwko. No ale dzisiaj bardziej pogadamy w temacie tequili, bo w kwestii piwa wszystko jest jasne. Czyli wszystkim znana na całym świecie Corona ustępuje tu miejsce bardziej popularnym Modelo czy Tecate, które polecam bardzo serdecznie. Więc jeśli w Meksyku mówimy o tequili, sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana, ponieważ w Meksyku występuje prawie 1000 producentów tequili, prawda? Ci mniej kraftowi, ci bardziej kraftowi i ci tacy jak Sauza, Sierra czy Jose Cuervo, prawda? Najwięksi. Także tequila występuje w trzech wersjach. Blanco, czyli białej, reposado, czyli reposadowanej i añejo, czyli starej, tak? Ale jak się ją pije? Pije ją się zasadniczo na kilka sposobów. Wiem, że wy pewnie macie w głowie ten obraz amerykańskich nastolatków na spring breaku, którzy walą bum bum tequila, tak? No i jednak to jest gówno prawda, tak? Bo tak się nie pije w Meksyku zupełnie. W Meksyku tequila można pić na dwa sposoby. W szocie, który zasadniczo jest większy niż taki 30-ml szot, ale tą tequilę się delikatnie siorbie, żeby poczuć smak, prawda? Bo tequila ma smak, zasadniczo w przeciwieństwie do wódki, ponieważ wódka nie ma tego smaku, który ma tequila. Nie wiem za bardzo dlaczego, znaczy wiem jak się robi tequila, nie wiem jak się robi wódkę, ale tequila ma ten smak, coś jak whisky. A jeśli chodzi o domówkę, oczywiście Meksykanie są bardzo podobni w tej kwestii do Polaków i na pewno nie chodzi o smakowanie tequili, tylko kupujemy najtańszą, czyli 15-20 zł za 0,7. Tutaj kupujemy 10-kilowy worek lodu oraz squirt, czyli grejpfrutowy Sprite. Ja bym tak to nazwał. W piątkowe i sobotnie wieczory w wielu sklepach można zobaczyć specjalną promocję na właśnie ten zestaw. Przejdźmy więc do produkcji napitku. Tradycyjnie pijemy go z kantarą, czyli takiego glinianego kubka, którego w kolejności krawędzie elegancko okręcamy w tahinie. Potem dodajemy lód, wsypujemy szczyptę soli, wlewamy porcję tequili, wciskamy wszystkie możliwe cytrusy, czyli grejpfruty, pomarańcze oraz limonki. Następnie mieszając wypełniamy meksykańskim sprite'em o smaku grejpfruta, czyli squirtem, jak wcześniej mówiłem. Przyozdabiamy cytrusami. I takie piękne cantaro dostaniemy w miejscach turystycznych, takich jak tequila. Link do filmu w opisie. W wersji domówkowo uproszczonej ograniczamy się do plastikowego kubka, którego zasadniczo nie przyozdabiamy. Dodajemy lód, sól, tequilę, squirt oraz ewentualnie wodę gazowaną, jeśli ja w sumie na przykład dodaję wodę gazowaną, ponieważ nie lubię za bardzo słodkiego. Takiego drinka na imprezie przygotowujemy sami, kiedy chcemy i ile razy chcemy. Tutaj nie ma takiego kanonu picia jak w Polsce, że na przykład wszyscy muszą pić równo, albo sam nie możesz sobie nalać alkoholu. No i słuchajcie, to by było na tyle w kwestii picia w Meksyku. Ja zapraszam do subskrypcji, jeśli podobało się, to dajcie lajka. No i do zobaczenia w następnym odcinku.